W tym filmie kontynuuję omawianie metody eliminacji do rozwiązywania układów równań liniowych. Przykłady, które będą zaprezentowane, są nieco bardziej skomplikowane niż w filmach poprzednich i zobaczymy, że przed zastosowaniem metody eliminacji trzeba będzie jedno lub dwa równania nieco przekształcić. A więc zacznijmy od układu równań 5x minus 10y równa się 15 i drugie równanie 3x minus 2y równa się 3. A więc przypomnijmy raz jeszcze, że rozwiązywanie układu równań geometrycznie oznacza szukanie punktu przecięcia dwóch prostych. A każde równanie w układzie współrzędnych opisuje prostą, punkty, które spełniają dwa równania, to są współrzędne punktu będącego przecięciem tych prostych. Teraz tak, czyli możemy próbować rozwiązać ten układ równań graficznie. Jak mówiłem, jest to metoda bardzo poglądowa, ale no nie zawsze prowadzi do wyniku, o ile nie rysujemy bardzo dokładnie, a nawet wtedy trudno się spodziewać czasem, że dostaniemy dokładny wynik. Druga metoda to jest metoda podstawienia, też już omawiana, a tutaj będziemy rozwiązywać ten układ równań metodą eliminacji, która, przypomnę, polega na tym, aby odjąć lub dodać równania stronami po to, aby wyeliminować jedną ze zmiennych. No i popatrzmy tutaj, prawda? Jeżeli my tutaj dodamy lub odejmiemy te równania stronami, no to nie wyeliminujemy żadnej ze zmiennych. No, jeżeli je dodamy, to dostaniemy po lewej stronie 8x minus 12y. Prawda? Nadal w tym równaniu, które będzie sumą dwóch równań, będzie zmienne niewiadome x i y. Jeżeli odejmiemy, to znowuż dostaniemy tutaj 2x minus 8y. Więc nie możemy bezpośrednio zastosować tej metody, czyli dodając lub odejmując stronami te równania, nie eliminujemy żadnej ze zmiennych. No dobrze, ale my wiemy, że równania to my możemy na przykład mnożyć przez liczbę. Prawda? Obie strony równania możemy mnożyć przez tę samą liczbę. No i teraz popatrzmy, czy możemy pomnożyć na przykład drugie równanie przez coś takiego, aby po dodaniu wyeliminować y. Czyli żeby taka operacja przyniosła nam rezultat, no to współczynnik przy y w drugim równaniu musi być minus współczynnik przy y w pierwszym równaniu. Czyli w pierwszym równaniu mamy współczynnik przy y minus 10, w drugim minus 2. Aha, czyli jeżeli pomnożymy drugie równanie przez minus 5, to współczynnik będzie 10 przy y i jeżeli dodamy, to y nam się zredukuje. No dobrze, czyli po kolei. Pierwsze równanie przepiszemy, może tutaj 5x minus 10y równa się 15, a drugie równanie pomnożymy przez, no, przez minus 5, no, czyli mnożymy przez minus 5 No dobrze, to co otrzymujemy? Tak, minus 5, może tutaj to przeliczę sobie, minus 5 razy 3x minus 5 razy 2y po lewej stronie będzie, czyli razem to jest tak, minus 5 razy 3 to jest minus 15, czyli tu jest minus 15x plus 10y. No i po prawej stronie mamy 3 razy minus 5, czyli minus 15. Czyli nasze drugie równanie po pomnożeniu przez minus 5 przybiera następującą postać. Po lewej stronie mamy minus 15x plus 10y i to wszystko równa się minus 15. No i teraz dodajemy stronami te równania. Przypomnę, że równania możemy dodawać stronami, prawda? Bo do obu stron równania możemy dodać tę samą liczbę. No i jeżeli
lewą stronę równania dodamy do lewej strony równania pierwszego i prawą stronę równania dodamy drugiego do prawej strony równania pierwszego, to właściwie do równania pierwszego do obu stron dodajemy tę samą liczbę, prawda? Bo drugie równanie mówi, że jego lewa strona jest równa prawej stronie. No dobrze, czyli tutaj dodajemy, mamy 5x minus 15x, y nam się redukują, no właśnie po to pomnożyliśmy drugie równanie przez minus 5, aby po dodaniu nie było y. A po prawej stronie mamy 15 minus 15, czyli tu mamy minus 10x równa się 0. No i oczywiście jedyną liczbą, która po pomnożeniu przez 10 jest 0, to jest 0. Czyli x jest równe 0. No skoro x jest równe 0, to wstawiamy to do któregokolwiek z równań, powiedzmy do równania pierwszego, czyli pierwsze równanie jest 5 razy 0 minus 10y równa się 15, czyli minus 10y równa się 15, dzielimy przez minus 10 i otrzymujemy y równa się minus 15 dziesiątych, dzieląc przez 5 licznik i mianownik mamy minus 3 drugie. Czyli y jest równe minus 3 drugie. No i sprawdźmy, że rzeczywiście jeszcze to rzeczywiście jest nasze rozwiązanie. Czyli jeżeli te dwie liczby spełniają oba równania, wstawmy do równania pierwszego 5 razy 0 minus 10 razy minus 3 drugie równa się, no 5 razy 0 to jest 0. Tutaj mamy minus 10 razy, mi to będzie 10, to jest 30. 3 razy 10, 30 drugich, czyli 15. Pierwsze równanie jest spełnione. No i teraz drugie równanie. 3 razy 0 minus 2 razy minus 3 drugie, czyli to jest 2 razy 3 drugie, czyli 3 i znowuż jest spełnione, czyli rzeczywiście liczby 0 i minus 3 drugie są rozwiązaniami naszego układu równań. I może zróbmy jeszcze jeden przykład. Równa się 15 i drugie równanie to jest 7x minus 3y równa się 5. No i znowuż, prawda, jeżeli dodamy lub odejmiemy, to żadna ze zmiennych się nie zredukuje, czyli musimy pomnożyć któreś z równań, aby zredukować po dodaniu, jedna zmienna nam się zredukowała. No tym razem może skupmy się na x. Na pytanie, czy drugie równanie możemy pomnożyć przez coś, aby się nam zredukowało z pierwszym, czyli chcielibyśmy mieć minus 5x. Czyli właściwie trzeba by pomnożyć drugie równanie przez minus 5 siódmych. Ale może operowanie na ułamkach jest niewygodne, więc może zróbmy inaczej. Może pierwsze równanie i drugie pomnożymy przez takie liczby, aby współczynniki przy x były przeciwne. No więc, czyli najlepiej oczywiście musimy mieć taką liczbę, która jest wspólną wielokrotnością piątki i siódemki. No i najprostszą taką liczbą, zresztą najmniejszą tutaj, to jest 35. Czyli pierwsze równanie mnożymy przez, no żeby mieć 35, przez 7, a drugie równanie pomnożymy przez minus 5. Dobrze, czyli otrzymujemy tak. 7 razy 5x plus 7y równa się 7 razy 15, a drugie równanie jest minus 5 razy 7x minus 3y
równa się minus 5 razy minus 5. Teraz przejdźmy może tutaj. 7 razy 5 to jest 35x plus 7 razy 7, czyli 49y równa się 7 razy 15, tak? Może tutaj szybciutko, 7 razy 15 to jest 7 razy 10 plus 5, czyli to jest 70 plus 35, czyli 105. Czyli tu jest 105, a drugie równanie minus 5 razy 7 to jest minus 35x i minus 5 razy minus 3, czyli plus 15y równa się minus 5, przepraszam, tu było, prawda, tu było minus 5 razy 5. Czyli tu jest minus 5 razy 5, czyli minus 25. Teraz dodajemy stronami te dwa równania. X nam się redukują. Tu mamy tak 49y plus 15y równa się 105 minus 25. 49 plus 15 to jest 15 plus, przepraszam, to jest tyle samo co 50 plus 14, czyli 64y równa się 105, czyli 80. Dzielimy teraz obie strony przez 64. Czyli mamy y równa się 80/64. No, obie strony się dzielą przez 8, może to jest 10/8 i jeszcze przez 2 możemy podzielić, czyli to jest 5/4. Czyli y jest równe 5/4. I mając y, używamy któregokolwiek z równań do obliczenia x. Może równanie pierwsze, czyli tak, równanie pierwsze wygląda wtedy tak. 5x plus 7 razy 5/4 równa się 15. Może wygodnie jest podzielić przez 5 teraz, żeby trochę sobie zmniejszyć te, czyli dzielimy przez 5. W ten sposób dostajemy tak po lewej stronie x plus, to nam się skraca, 7/4 równa się 3. Teraz odejmujemy 7/4. W ten sposób, tak, po lewej stronie zostajemy tylko z x-em. 3 razy 4 to jest 12, to znaczy to jest 12 minus 7/4, czyli to jest 5/4. Czyli x jest równe 5/4, tak? Czyli x jest równe y równe 5/4. Może jeszcze dobrym zwyczajem jest sprawdzić rozwiązanie, więc może sprawdźmy. Czyli tak, pierwsze równanie. 5 razy 5/4 plus 7 razy 5/4, czyli to jest 25/4 plus 35/4, to jest 60/4, czyli 15. Pierwsze równanie się zgadza. I drugie równanie. 7 razy 5/4 minus 3
minus 3 razy 5 czwartych to jest 35 czwartych minus 15 czwartych to jest 20 czwartych, czyli 5. Również drugie równanie się zgadza, a więc rzeczywiście x równe y równe 5 czwartych jest rozwiązaniem naszego układu równania.